co jeszcze hamuje rozwój usług logistycznych w Polsce? Hamuje też nas, i tutaj paradoksalnie, no, brak odpowiednich pracowników w odpowiednich kompetencjach logistycznych. Okazuje się, że logistyka wymaga się bardzo szerokich kompetencji. To w zakresie różnych dziedzin wiedzy. To nie tylko tam zarządzanie, prawda, bo to mówimy zarządzanie, ale techniki, informatyka, kompetencje społeczne, bo logistyk musi być też negocjatorem, języki. No i takich kompetentnych ludzi firmy logistyczne poszukują. W Polsce natomiast w tej chwili logistyka jest bardzo modna. Wszystkie uczelnie kształcą logistyków, tylko uczelnie ekonomiczne kształcą logistyków tych ekonomistów, prawda? Uczelnie techniczne z punktu widzenia technicznego. I ci logistycy są ułomni. Oni przychodzą do firm logistycznych i tutaj jedni znają się na technice, drudzy na ekonomii, prawda? Natomiast mało jest takich szkół, które kształcą kompleksowo logistyków. I tutaj możemy powiedzieć, że w Poznaniu właśnie mamy taką wyższą szkołę logistyki, która tak kompleksowo logistyków kształci. I na tym korzystają też firmy logistyczne tutaj funkcjonujące wokół Poznania, bo Poznań tak jest traktowany jako jedno z takich głównych centrów logistycznych polskich, a z punktu widzenia wiedzy logistycznej to jest główne centrum logistyczne w Polsce. Brak dobrze wykwalifikowanej kadry Poznania raczej nie dotyczy. Poznania szczęśliwie nie dotyczy i to umożliwia Poznaniowi mocną pozycję w tej logistyce polskiej i umacnianie tej pozycji. Możemy też powiedzieć, że ta pozycja Poznania, to, że mamy Wyższą Szkołę Logistyki, że mamy Instytut Logistyki i Magazynowania, umożliwia realizację projektów też finansowanych przez Unię Europejską, projektów rozwojowych, które też wpływają na rozwój tej logistyki w Poznaniu, na rozwój logistyki miejskiej w Poznaniu, na to, że możemy tutaj adaptować najnowsze rozwiązania z logistyki europejskiej, światowej. No i to też wpływa na konkurencyjność całego regionu tutaj Poznania w stosunku do innych regionów, ale też do innych regionów Polski i Europy. Jak rozwija się Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu? Z gronem logistyków tu poznański instytut był założycielem tej szkoły i myśmy na 10 lat temu już szkoła była zakładana. Myśmy tak mówili, myśleliśmy o 500 studentów, to będzie dobrze, prawda, że to tak jest. W tej chwili szkoła ma 3,5 tysiąca studentów, prawda. Nie ma kłopotów z tego, co słyszę, z naborem studentów. Ta logistyka się rozwija, no i ta młodzież widzi to i, prawda, czuje to, że to jest ten kierunek przyszłości, który ma perspektywy przed sobą. I dlatego też szkoła, z tego co wiem, nie cierpi na brak studentów. To, że ma wykładowców pochodzących między innymi z Instytutu, ale korzysta z wykładowców tu i wiem, że ze szkół spoza Polski, bo ma dobre kontakty tutaj poza Polską, no potrafi przekazać studentom tą kompleksową wiedzę i ci studenci z tego, co też wiem, bo to spotykamy się z naszymi absolwentami, którzy zajmują już kierownicze stanowiska w firmach logistycznych tutaj, nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. Także tutaj promieniujemy tą wiedzą logistyczną przez naszych studentów na całą Polskę. Jest też wspomniana już we wcześniejszych wywiadach współpraca ze szkołami średnimi, nauczycielami i uczniami. Tutaj jest ośrodek właściwie udostępniania, upowszechniania wiedzy dla nauczycieli szkół średnich. Tu powstają podręczniki także. Tu powstają podręczniki, tu powstają programy, tu nauczyciele, tu powstają pomoce edukacyjne w postaci programów informatycznych, które implementujemy w tych szkołach. Tutaj przecież szkoła prowadzi tą olimpiadę logistyczną, że wiem, tam chyba 5 czy 6 tysięcy uczniów w tej olimpiadzie startowało, czyli to są takie przedsięwzięcia, które o zasięgu ogólnopolskim, które właściwie umacniają pozycję Poznania jako centrum logistycznego, jako centrum kompetencyjnego w Polsce. O edukacji logistycznej i rynku usług logistycznych w Polsce mówił dr inżynier Grzegorz Szyszka, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.